dwa razy spieprzyłem, czy ogólnie spieprzyłem chyba wszystkie zmiany biegów. Spieprzyłem też tutaj śmignięcie obok tego auta. O, udało się wygrać dzięki dobrze ustawionej skrzyni biegów, tak? Bo zawsze miałem problem z tym sprintem. No nawet udało nam się upokorzyć przeciwników. Grubo. No i dobra. Powiem wam to tyle, jeśli chodzi o... Co odblokowaliśmy? Maski. Powiem wam to tyle, jeśli chodzi o Beacon Hill, spójrzcie. Wyścigów nie ma. Teraz idziemy z powrotem do centrum. Tak cudownie jest zaprojektowana ta gra, tak? Teraz wiecie, o co mi chodziło z tym na siłę wciśniętym piątym stage'em, tak? Tak naprawdę mogło to być w ramach czwartego stage'u. On na siłę tutaj chciałbym wydłużyć grę. No i tak, no i w Beacon Hill już nie ma wyścigów. No, marudzę w sumie bez powodu, tak? No bo wyścigi, które są tam gdzieś rozsiane po całym centrum tak naprawdę, no też będą rozgrywać się na terenie Beacon Hill, tak? Także tutaj nie ma co jęczeć. Tak naprawdę. Gdzie ja jadę? Tak a propos. Tak sobie jadę i się zamyśliłem. Zlecimy najpierw te najbardziej upierdliwe wyścigi, czyli tory. Tak właśnie zrobimy. Bam! Najpierw te najbardziej upierdliwe, żeby mieć je z głowy. Na koniec zostawimy fan. Fan w postaci driftów i street crossu. Trzeba uważać, tak, jeśli zewnętrzna. Na zakrętach, tak, ostrych, gdzie nie widać, co się dzieje przed nami. Szczególnie jeśli jedziemy po nie naszym pasie. Bo van z lodami, jak ja to lubię mówić, tak? Czyli te kwadratowe furgonetki, które jeżdżą, lubią pojawiać się znikąd. Chciałem powiedzieć, gdzie kończy się ta trasa, to przecież jest tor. No dobra, jeśli chodzi o URL-e taki, no i samego sponsora, no to otrzymaliśmy nowy, znaczy nowy, otrzymaliśmy miejsce w garażu na samochód, za darmo, tak? Możemy sobie kupić samochód. Generalnie rzecz biorąc, w tym momencie do wyboru mamy pozostałe modele, tak? Które mieliśmy do wyboru na początku, tak? Czyli Peugeot 206, Ford Focus, Corolla GTS, Nissan 240SX i Honda Civic. Co zresztą samochodu spytacie? Jeszcze następne samochody, nowe samochody odblokowujemy przy użyciu URL-i, czyli właśnie tych wyścigów Underground Racing League. Za każde zwycięstwo otrzymują nowe samochody w garażu. Nie pamiętam, czy to jest po jednym, czy po dwa. Chyba po jednym. Tak, czyli musimy ten gameplay tutaj zaprojektować, że tak powiem, w ten sposób, żeby URL-e nie były ostatnimi wyścigami, jakie będziemy zaliczać przed zakończeniem stage'u, dlatego zostawimy sobie jeden wyścig sponsora, jeden drift na sam koniec gry. Żeby mieć pewność, że nic nam nie zginie, czy żaden ukryty wyścig, żaden... Po prostu, tak? Bo jest jeden feature, którym długo nie byłem świadom, tak? Na temat którego długo nie byłem świadom, jakim są wyścigi SUV-ów. Generalnie biorąc, byłem trochę zdziwiony, tak? Bo właśnie kończąc grę, pojawił i zaliczając pominięte wyścigi z menu garażu, tak? Były wyścigi, w których brały udział same SUV-y, tak? I te wyścigi to były właśnie te specjalnie dla SUV-ów przygotowane wyścigi.
No. Co tu mamy? Pojawiła się nowa limonkowa, że tak powiem, wiadomość. Turbo Cover Opportunity. Te limonkowe wiadomości to są wiadomości na temat możliwości pojawienia się na okładce magazynu. Tak? Czy tutaj nie wiem, z czym generalnie to jest związane, czy z progresem ogólnie, czy z reputacją, czy tak dalej, ale mamy możliwość pojawienia się na okładce magazynu, za co dostajemy kasę, tak? Dlatego to się też będziemy bawić. Odblokowaliśmy jednocześnie lusterka. O, proszę bardzo, wyścig się pojawił w Beacon Hill. A jak to się stało? Nie wiem, nie wiedziałem, że to ten. No nieważne. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy blisko. Pojedziemy tam, co? Mamy GPS-a, tak? Grze. W razie gdyby ktoś nie był świadom tego ciekawego faktu. Zbieramy dowolne lokacje. Zaznaczoną na mapie już, tak? I GPS nas zaprowadzi. I o co chodzi z tymi magazynami? Magazynami są bardzo proste. One są oznaczone gwiazdką. Nasze zdanie jest proste. Musimy dojechać w wyznaczonym czasie w inne miejsce wyznaczone, tak? Jako miejsce na tak zwany shootout, w którym mam możliwość właśnie strzelenia fotki. I to jest fajne to, że sami tą fotkę strzelimy, tak? Mam możliwość kontroli samochodu, możemy sobie wybrać scenerię, możemy się popisać w postaci otworzenia drzwi, maski, robić jakieś, nie wiem, efektowne numery na przykład, czy coś. Bardzo fajny bajer. Tak samo jest z okładkami na DVD, tak? No, ale one tutaj się wiążą z ulepszaniem samochodu. Żeby znaleźć się na DVD, trzeba mieć samochód ulepszony w jakimś tam stopniu. No i tam już nie trzeba biegać, znaczy jechać z punktu do punktu, tam od razu dojeżdżając na miejsce otrzymujemy okładki, tak samo. Mam możliwość strzelenia sobie fotki, część tych magazynów i DVD są już ustawione, nie mam możliwości zmiany. Kolejny tor, o kurde, ten upierdliwy. Nie mogę przegrać tego wyścigu, Clear Radio nam gra, fajny kawałek, rzecz biorąc. Jeśli ktoś nie zauważył, albo jak ktoś pytał, tak, no to w grze nie działa coś takiego jak perfekcyjny start z dragów, czy też ten, który był w Most Wanted, tak, czyli trzymanie odpowiednich obrotów przy starcie. Dlatego tutaj trzymamy na maksa obroty, tak. Rzecz biorąc, nigdy nie opłacało się tego w żaden inny sposób, kontrolować, tak? Wow! Szczerze powiedziawszy, pierwszy raz byłem świadkiem czegoś takiego. Trochę gościa poniosło. To mogłem wjechać w skrót. Ale trudno. Tu sobie pojedziemy przez skrót. Generalnie rzecz biorąc, nie wiem, czy to jest taki skrót, jakby się chciało, no właśnie. Tak jest, ładujcie mi nitro. Muszę się trochę pospieszyć, bo oni tak jadą, żeby mnie jeszcze mogli wepchnąć w to auto. Znając wredotę tutejszych kierowców. O. Jeśli chodzi o wszystkie nowe Need for Speedy, najnowszym, w jakiego grałem, był Undercover. To chyba wspominałem przy okazji Most Wanted. Undercover ściągnąłem, gdyż demo nie było dostępne. A wolę wiedzieć, co kupuję, szczególnie w przypadku Need for Speedów. No i Undercover okazał się być shitem, wyłączyłem tą grę chyba po 20 minutach, bo chyba tyle czasu grze zajęło wkurwienie mnie gumowością, tak, samochodów, ich kretyńskim odbijaniem się od tego i piszczącymi oponami. Jeśli chodzi o wszystkie pozostałe, widziałem na żywo w akcji nowe Hot Pursuit, nigdy te gry mnie nie poniosły. Nie jestem absolutnie w żaden sposób nakręcony ani na
Właśnie Hot Pursuit, na nowe Most Wanted, na The Run. Oj, przegiąłem. Zagadałem się tutaj na temat Need for Speedów i mogłem stracić wyścig. Jeśli chodzi o idealnego Need for Speeda, tak, to wystarczy, że twórcy połączą najlepsze cechy trzech ostatnich Need for Speedów, jakie grałem, czyli tego Undergrounda 2, Most Wanted i Carbona, tak? Wszystkie najlepsze cechy. Zobaczcie, znowu tor się wyblokował. Zaczynamy zbierać pieniążki. Myślę, że w nagrodę za takie dobre sprawowanie pojedziemy sobie ulepszyć samochodzik. Nie widziałem cię. Gdzie ty tu jesteś? O tam. Ulepszyć wizualnie samochodzik, tak? Generalnie rzecz biorąc, nie mam żadnego pomysłu na Miatę. Bo już nie pamiętam, jak tuningowały się samochody. No i Underground 2 to jest test gustu, tak? Naprawdę, w Most Wanted ten tuning wizualny był bardziej ograniczony niż jest tutaj. Tutaj o wiele łatwiej oszpecić samochód różnymi głupawymi sposobami, tak? Bo twórcy, nie wiem, czy to na siłę wciskają nam takie badziewne elementy karoserii, czy też rzeczywiście takie się sprzedają. Wloty powietrza, jak wentylatory przemysłowe. Wentylacja przemysłowa, o to mi chodziło. Nie wiem. O, jestem świadkiem dziwnych zachowań, jeśli chodzi o tą grę. Kraszuje się, wiesza, przycina. Wyskakują samochody, przed chwilą pick-up zniknął z drogi. Nie wiem, czy on zrobił się niewidzialny, czy zniknął. Nie obchodzi mnie to. Tutaj uważamy, bo tutaj łatwo się wpieprzyć. No, o, Miata! Łatwo się wpieprzyć, bo z górki jest trudno wyhamować, jeśli pojedziemy za szybko. I nie damy rady ściąć zakrętu. A, tobą to chciałem draftować, nie? Tutaj jest przydatny skrót za Burger Kingiem, tak? Któremu nie musimy skręcać. Wystarczy tylko troszeczkę wymanewrować ładnie. Skrót też jest tu. Proszę bardzo. Który pozwala nam wygodniej przejechać tamten fragment. A proszę bardzo, skrót też jest tu, który pozwoli nam wyjechać na wprost. Chyba przeciwnicy z tego skorzystali na pierwszym okrążeniu, dzięki czemu mnie tutaj dogonili. Wow, 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 wow. Tutaj byłem blisko zderzenia z samochodem. Wow. Ease up, dude. Jest taki bajer, jeśli chodzi o te wyścigi. Jeśli wciśniemy nitro, to zaczynają się podświetlać światełka na mecie, tak? To jest chyba pozostałość po tej animowanej babce. Ooo, zerowa reputacja. No, nie ma się co dziwić, przeciwnik siedział nam na ogonie.